Hejka kochani, dzisiaj otwieramy kolejny kalendarz. Jest nim Bell Hypoallergy. Został kupiony w Rossmanie w Niemczech. Kosztował on w przeliczeniu na polskie złoty około 160 zł, więc nie był drogi i nie był też tani. Więc zobaczmy, czy znajdziemy w nim coś ciekawego. Ale zanim chciałabym Wam przypomnieć o zostawieniu łapek w górę i oczywiście o przycisku subskrypcji, żeby nie ominął Was żaden film. A teraz przejdźmy do otwierania. A więc kochani, tym razem z takiego kadru, ponieważ boję się, że zawali mi się ta wieża z pudełek i będzie draka. Zaczynajmy od jedynki. Ciekawe, co w niej się znajduje. Oczywiście już nie mogę wyciągnąć pudełka, bałam się, że wyleci. Tak jak w poprzednim kalendarzu będę wyrzucała pudełeczka gdzieś do tyłu, ponieważ one, zobaczcie jakie one mają ładne, albo ich nie wyrzucę. Zostawię, bo mają takie ładne, te można odwrócić. Więc otwieramy jedynkę, bardzo pełna. A w jedynce Jacek już czeka, nie może się doczekać. Co my tu mamy? Mamy tutaj uszy królika, myślę, to tak bardziej na Wielkanoc niż na święta, ale mamy uszy królika, taką opaseczkę, którą zakładamy na głowę, żeby sobie odgarnąć włosy przy makijażu na przykład. No, git, może być. Nie jest to całkiem złe. Nie jest to gumka, nie jest to pilniczek, więc... Okej, będę pozwalała sobie wkładać te okienka z powrotem, żeby później nie mieć problemu. Szukamy dwójeczki. Tutaj jak widać numerki są troszkę mniej widoczne na tej świecącej stronie, ale spokojnie, ja tu wszystko widzę, kontroluję. Dwójeczka mniejsza. Coś tu lata nam. A w dwójeczce mamy błyszczyk do ust. A więc nie jest to błyszczyk, tak jak myślałam. Jest to super nawilżające, hipoalergiczne serum. Więc fajnie, nie widziałam jeszcze takiego produktu Ubel. Spoko. Trójeczkę szukam, już ją mam od razu. W trójeczce mamy balsam regenerujący usta. Będzie on w przezroczystym kolorze na ustach. Jest on chyba wykręcany, tak? Tak, wykręcany. Nie pachnie. I oczywiście jest on hipoalergiczny. I teraz go otworzyłam i go nie mogę zamknąć, wiecie? Takie jaja. O, dobra, zamknęłam. Spoko, pełnowymiarowy produkt. Też go nie widziałam jeszcze. Znam kilka produktów, ale tego akurat nie widziałam. Lecimy do czwóreczki. Czwóreczkę mamy tutaj z boczku. Jest dosyć ciężka. Mogłam się domyśleć. Mamy lakier w zielonym kolorze, czyli chyba chcieli nawiązać do świąt, ale jest to taka ciemna zieleń. No, nie mój kolor. Jak widzicie. No, ale okej. Jest to produkt kosmetyczny. Lecimy do piąteczki, której nie widzę. Widzę szósteczkę. Mam piątka. Jest. Leciutka znowu. Mamy tutaj tusz wydłużający rzęsy. Maskara do rzęs. A dokładniej hipoalergiczny tusz intensywnie wydłużający i pogrubiający rzęsy. Spoko, myślę, że to jest jakaś mała pojemność, że to jest jakaś miniaturka, bo troszkę taki mały ten tusz, ale okej. To teraz mikołajki. Zobaczmy, co nam przygotowali na mikołajki. Lekkiej nie stuka. Boję się. A jednak powinno stukać, bo jest to baza łagodząca, wyrównująca kolory skóry. I w zeszłym roku była ta sama, ponieważ używałam jej już w jakimś filmie na moim kanale, więc pamiętam, że ta Just Free Skin była. Więc powtórka z zeszłego roku, pierwsza powtórka. Mam nadzieję, że więcej takich nie będzie. To była szóstka, lecimy do siódemeczki, której oczywiście nie widzę, więc musi być na jakimś dziwnym kolorku, a nie jest. Siódemeczka. Bardzo strasznie niewyraźny jest ten nadruk na tych pudełeczkach. Taki minus. A w siódemeczce mamy eyeliner w płynie i przypuszczam, że on jest w brązowym kolorze, ponieważ tutaj ta część jest brązowa. Tutaj nie mamy żadnej informacji, jaki to jest kolor.
Więc tak przypuszczam. Sprawdźmy. Tak, jest to brązowy kolor. Zobaczymy, czy uzbieramy kosmetyki, którymi wykonamy cały makijaż. Dzisiaj już nagrywam kolejny z rzędu kalendarz, więc już trochę zaczyna mnie boleć gardło od ciągłego gadania. Ósemeczka. Oj, też leciutka. A w ósemeczce mamy Longwear Eye Pencil, czyli kredkę do oczu. I w zeszłym roku też ona była, więc nie wiem, czy one im się nie sprzedają. Tutaj mamy kolor 2. Nie wiem, czy one im się nie sprzedają, czy o co chodzi, ale ona już była. To jest kolejna powtórka z tego kalendarza, więc no nie fajnie. Szukamy dziewiątki. O, dziewiątka jest dosyć duża. Ciekawe, czy no, zawartość nie brzmi na dużą w środku. No, God, please, no, 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 no! Jest to ogrzewacz do rąk. Nie ma ani żadnego nadruku świątecznego, ani nie wygląda zbyt ładnie w takim wielkim okienku. Hello, Belle. Sorry, ale nie. Słabo. Słabizna. Pamiętajmy, że ten kalendarz kosztował około 160 zł, więc bardzo słabo. 10. Okienko numer 10. A w dziesiątce znaleźliśmy tusz do brwi, czyli taki koloryzującą maskarę do brwi. Ja używam, więc mi się na pewno przyda, bo używam takich produktów i akurat używam z Bell, tylko trochę innej wersji. Myślę, że moja jest starsza, może już jej nie być, a ta jest troszkę nowsza, więc na pewno ją wykorzystam. Jeśli słyszeliście ziewanie w tle, to oczywiście Jacek nudzi się na moich filmach i już ziewa. 11. Cięższe. I mamy tutaj korektor prawdopodobnie. Tak, korektor rozświetlający pod oczy i to jest kolejny produkt, który był w zeszłym roku. Możecie sobie sprawdzić na moim kanale film z zeszłego roku. Ten produkt tam był. Więc kolejny produkt, już Wam mówię, jest to trzeci produkt, który się powtórzył. Lecimy do dwunastki szybkim tempem i już jesteśmy w połowie kalendarza, tylko trzeba jeszcze ją znaleźć. Kurczę, 21, 13. O nie, jest 12, dobra. I bardzo duże okienko. Jedno z większych w tym kalendarzu. Co to jest? Czy to jest znowu jakiś pojemniczek menstruacyjny? Do czego to ma służyć? Nawet widzicie, jak wykonane, że się rwą kawałki z tego. Myślę, że to może być do przechowywania Beauty Blendera? Albo nie wiem. No nie widzę innego zastosowania do tego. Możemy w to włożyć na przykład jakiś ładny zapach i używać tego jako zapach pokojowy. No nie wiem, no serio, to jest kalendarz kosmetyczny za 160 zł. To była dwunastka, szukam trzynastki. Trzynastkę mam tutaj, już ją wyciągam, lecimy dalej. Coś tu lata, na pewno będzie to kosmetyk. Mamy róż, chyba nie było takiego w zeszłym roku. Mamy tutaj nazwę jego, już otwieram. Jest bardzo ładnym, delikatnym, powiedziałabym, łososiowym kolorze. Trochę kamera przekłamuje, ale uwierzcie mi, że jest dosyć ładny. Fajnie. Taki produkt propsuje. Czternastka. Była powyżej, to wyciągam od razu czternasteczkę i dosyć ciężka. Czy to będzie kolejny lakier do paznokci? Nie, to nie lakier, to oliwka. Oliwka do skórek. Mam nadzieję, że widzieliście mój poprzedni film ASOS, w którym była oliwka do skórek za 72 zł. A jak nie, to zapraszam do oglądania poprzedniego filmu. Teraz piętnastka. Piętnastkę mamy tutaj. A w piętnastce mamy Long Volume Mascara. Czyli mamy kolejny tusz do rzęs, już drugi w tym kalendarzu. A trzeci, jakby liczyć, tusz do brwi. Więc no trochę coś dużo tych maskar tutaj. Teraz lecimy do numerku 16.
No nie. To jest kalendarz. Patrzcie, jaki wielki napis. Made in China. Jacek aż przymrużył oczy, jak to zobaczył. Chyba Jackowi zrobimy kiteczki. Kolejna gumka. Nawet się nie rozciąga. To jest taki... Oj, chyba już pękła. To jest taki materiał, taka satyna, nie? I ona się nie rozciąga. Nie wiem, jakbym miała tym włosy związać. No, ale nie jest to za dobrej jakości. Słabe. Jacek próbuje ją rozciągnąć. Byście widzieli te miny, które robi przy używaniu tej gumki, naprawdę. Dobra, jedziemy dalej. 16, 17. W 17 mamy bronzer. I jest to bronzer, który również był w zeszłym roku w kalendarzu. Ja go mam, bo ja go używam. Tylko nie wiem, czy tutaj nie jest inny odcień, bo wydaje mi się, ten może być ciemniejszy, chociaż może się mylę. Nie, raczej jest taki sam. Więc kolejny produkt, który był w zeszłym roku. Chyba im się nie sprzedają te produkty, skoro wrzucałem je do kalendarzy adwentowych, tak przypuszczam. I to rok po roku takie same. Lecimy do 18, której nie widzę. Jest tutaj. No, przedostatnie z większych okienek. Bardzo lekkie, boję się tego otwierać. A tutaj mamy gąbkę. Jacek aż machnął rękoma, wam powiem. Bo Jacek już wie, co to jest za gąbka. Ja już miałam ją w zeszłym roku z kalendarza Flaconi. Jest to taka gąbeczka, nie wiem, jak ona się specjalistycznie nazywa, ale jest taka gąbeczka, która jest twarda teraz, jak kamień. A po zamoczeniu jej w wodzie jest delikatna i nadaje się najlepiej do mycia twarzy. I jest taka dziwna w dotyku, bo jest trochę śliska, ale moim zdaniem do niczego się nie nadaje ta gąbka. Więc no, fajnie, ale nie dla mnie. No okej, może to jest... No okej, może dla niektórych będzie okej. No co ja mam tu za dużo gadać? 19. Znowu lekkie. I znowu kredka, i znowu była w zeszłym roku. I to jest kredka do ust pewnie. Albo do oczu. Jest napisane Long Wear Lip Pencil, czyli jest do ust. Tak, ona była w zeszłym roku, mam ją w szufladzie. Sobie ją zostawiłam. No słabo. Tylko zmienili wystrój kalendarza, powsadzali to, co w zeszłym roku. Zostało nam 5 okienek, jedziemy z 20. Już teraz się nie pomylę, że 4, tylko powiem, że 5. Tutaj znowu lekko. I tutaj mamy kolejną kredkę, lipstick. I jest znowu w podobnym kolorze. Ni to brąz, ni to róż. I podobna była też w zeszłym roku, więc nie wiem, o co tu chodzi. Kojarzę ją z mojej szuflady. Bardzo dużo produktów z zeszłego roku. Wydaje mi się, że one im się po prostu nie sprzedają i dlatego to tak wygląda. 21. A w 21 mamy hipoalergiczny puder z kwasem hialuronowym. Kolor nude. No, tutaj no, jestem ciekawa, jak można zrobić puder z kwasem hialuronowym. Bardzo mnie to ciekawi. Spójrzcie, jest taki dosyć żółtawy kolor. Ale ja sobie go zostawię, więc mogę sobie zamoczyć palucha w nim i zobaczyć, czy jest odpowiedni kolor. Myślę, że robi się taki transparentny, więc spoko. Na pewno wypróbuję i wydaje mi się, że jest trochę rozświetlający, bo się trochę błyszczy na palcu, trochę jak rozświetlacz. Ale ja sobie go zostawię, na pewno go wytestuję i dam wam znać, co o nim myślę. I to było 21. Lecimy do 22. I w 22 mamy kolejny lakier do paznokci, tym razem czerwony, więc już mamy czerwony i zielony. I odżywkę. Otwieramy 23, dwa przedostatnie okienka. A w 23 mamy... Widzimy, że to jest kolor neutral i jest to... Face and Body Illuminator. Czyli jest to rozświetlacz do twarzy i ciała. Dosyć ciemnym kolorze, niby neutralny, ale spójrzcie, że on jest dosyć ciemny. Jest bardziej taki złoto-różowy, ta kamera pokazuje bardziej brązowa, ale tak jak ja patrzę, to tak... No na pewno go sobie nie zostawię, ponieważ mamy dużo rozświetlaczy, więc powędruję na pewno do kogoś.
I zostało ostatnie okienko, 24. Najlepsze świąteczne okienko. Co dostaniemy na święta w tym roku? Czy będziemy zadowoleni, czy nie będziemy zadowoleni? Sprawdźmy to. Widzicie, co to jest? I teraz Wam wytłumaczę, co to jest. Z tej strony mamy taką gąbeczkę z takimi gruboziarnistymi oczkami, o którą wycieramy sobie na szybko pędzle, żeby je szybko przeczyścić. Taki czyścik do pędzli. Na sucho. A z tej strony mamy wypustki do czyszczenia pędzli na mokro. Czy chciałabym dostać taki produkt na święta? Zadajemy sobie pytanie. Otworzyć to w ostatnim okienku, gdy otwieramy okienka codziennie. Ja myślę, że ja nie chciałabym dostać takiego produktu, ale myślę, że sobie zostawię, bo przydaje się do czyszczenia pędzli. Chociaż mam już jeden czyścik. No jeszcze to przemyślę, ale zobaczymy. Więc przejdźmy do podsumowania tego kalendarza. A więc tak prezentuje się cała zawartość naszego kalendarza. Na pewno co z niego spróbuję, to puder, te serum hialuronowe i oczywiście maskary do brwi. Reszta, no tak, dużo powtórek, tutaj kredki powtórki, baza powtórka, korektor powtórka, no dużo powtórek, dużo gadżetów. Czy ten kalendarz był wart 160 zł? Wydaje mi się, że nie. Chociaż może był na równi, może nie. Ciężko mi ocenić. Ale mam nadzieję, że za to Wy zostawicie mi w komentarzu Wasze opinie na temat tego kalendarza. I oczywiście nie zapomnijcie o łapce w górę i oczywiście o moich mediach społecznościowych, takich jak TikTok i Instagram. Dawno Wam o nich nie przypominałam. Więc mam nadzieję, że również tam zajrzycie, bo tam często znajdują się różne filmiki ode mnie. Co robię, gdzie się znajduję i czy coś ciekawego nagrywam. A na dzisiaj dziękuję Wam bardzo. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa!